Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Jutro Sylwester, najbardziej wybuchowy dzień w roku. Służby przestrzegają przed nieodpowiednim posługiwaniem się fajerwerkami. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Podpalamy i oddalamy się bardzo szybko. Jeżeli dojdzie do wybuchu w rękach czy w bliskiej odległości, jeżeli odpala się to, to wiadomo, że może dojść nawet do oderwania fragmentów dłoni czy całej dłoni. Musi być instrukcja w języku polskim na takich petardach, żeby po prostu potencjalny kupiec wiedział, jak się obchodzi z tym. A także kontrolujemy i obserwujemy te miejsca, żeby nie było to sprzedawane osobom niepełnoletnim. Ten temat nieco później, a na początek nowe informacje w sprawie zabójstwa 26-latka w Toruniu. Zarzut zabójstwa dla 23-latka, który w Toruniu ranił nożem młodego mężczyznę. Wyjaśniamy, jak doszło do tego zdarzenia. Podejrzany przyznał się do winy. Podaje, że do zdarzenia doszło w sposób dynamiczny, do końca przebiegu tego zdarzenia nie pamięta. Budżet Bydgoszczy przyjęty. Budżet jest bardzo bezpieczny, świadczy o tym wysoka nadwyżka operacyjna. Ostatnie w tym roku posiedzenia Rad Miast. Honorujemy dwie osoby, które, co ważne, myślę, i godne podkreślenia, pochodzą z bardzo różnych środowisk politycznych. Nowy sprzęt we Włocławskim Szpitalu Wojewódzkim. Uzyskanie tego aparatu powoduje, że nadal pozostajemy w grupie szpitali wysokospecjalistycznych. Placówka ma pracownię rezonansu magnetycznego. Ciężko byłoby znaleźć coś, czego byśmy nie próbowali zbadać. Zarzut zabójstwa 26-letniego torunianina usłyszał zatrzymany we wtorek Dawid W. 23-letni inowrocławianin przyznał się do popełnienia zbrodni, tłumacząc jednak, że jego czyn nie był zaplanowany, a doszło do niego, gdy znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przyznał się do winy. Informacje w tej sprawie zebrała dla Państwa Aleksandra Ciekot. Zdjęcia, które obiegły całą Polskę niespełna dobę po publikacji tego nagrania, poszukiwanego mężczyznę udało się zatrzymać w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od Torunia i Inowrocławiu. Z moich informacji wynika, że to osoba zadzwoniła, która konkretnie rozpoznała wizerunek tej osoby na publikacji poprzez media. Toruńscy i bydgoscy kryminalni w asyście antyterrorystów, tak wyglądało zatrzymanie, już wiadomo. Dawida W., 23-letniego inowrocławianina. Dlaczego pan to zrobił? W ręce policji trafiły jeszcze trzy osoby. To kobieta i dwóch mężczyzn. Wtorkową noc cała czwórka spędziła w policyjnym areszcie. Trzy inne osoby, które towarzyszyły mu w chwili zatrzymania, w tym pomieszczeniu, gdzie on był zatrzymywany. Jest to 23-letnia kobieta, 25-letni mężczyzna oraz 33-letni mężczyzna. Policja sprawdzała między innymi, czy ta trójka pomagała Dawidowi W. ukrywać się. W przeciwieństwie do 23-latka nie usłyszeli oni zarzutów. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa. Do zarzutu tego mężczyzna ustosunkował się, przyznał się do popełnienia zabójstwa. Nóż trafił prosto w serce. 26-letni mieszkaniec Torunia pomimo reanimacji zmarł w szpitalu. Dziś odbył się jego pogrzeb. Dlaczego 23-letni Dawid W. zaatakował i co dokładnie wydarzyło się w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Gagarina? Odpowiedzi na te pytania teraz szukają toruńscy śledczy. Dawid W. już przedstawił swoją wersję. Podaje, że do zdarzenia doszło w sposób dynamiczny, do końca przebiegu tego zdarzenia nie pamięta, a przede wszystkim do zdarzenia doszło pod wpływem alkoholu. Po przesłuchaniu prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla Dawida W. Toruń, Aleksandra Ciekot. Tomasz G., biznesmen oskarżony o zlecenie zabójstwa byłego dyrektora PZU Piotra Karpowicza, wyszedł na wolność, potwierdzają adwokaci. Gwarancją ma być 5-milionowa kaucja. Tomasz G. ma policyjny dozór i nie może opuszczać kraju. W listopadzie sąd apelacyjny w Gdańsku uchylił ciążący na nim 25-letni wyrok więzienia. Do dziś oskarżony czekał na uchylenie aresztu.
Tomasz G., przed laty jeden z najbogatszych bydgoskich biznesmenów, w grudniu ubiegłego roku został skazany na 25 lat więzienia za zlecenie zabójstwa dyrektora PZU Piotra Karpowicza. Trafił do więzienia. Wraz z nim 25-letnie wyroki usłyszeli też Adam S., pseudonim Smoła, Henryk L., Lewatywa, Tomasz Z. i Krzysztof B. za pomoc w zbrodni zostali skazani na 12,9 lat więzienia. Biznesmen odwołał się od wyroku do sądu apelacyjnego w Gdańsku. Ten uwzględnił argumenty obrońców. Wysokie wyroki uchylił w całości. Proces ruszy od nowa w bydgoskim sądzie. Dziś sąd uwzględnił wniosek Tomasza G. o uchylenie aresztu. Najprawdopodobniej pozostali dwaj oskarżeni w tej sprawie też złożą wnioski o uchylenie aresztu. Droga ekspresowa S5 w trakcie realizacji. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, by omówić przebieg realizacji tego ważnego dla regionu projektu. Inwestycja nie jest zagrożona, choć budowa i procedury nie będą łatwe. W sierpniu przyszłym roku muszą trafić gotowe dokumentacje na tak zwany ZRID do Urzędu Wojewódzkiego i naszym zadaniem jest to, aby między dzisiejszym dniem a czasem do złożenia tych dokumentów wypracować takie standardy, aby te wnioski były pełne i nie podlegały jakimkolwiek uzupełnieniom, bo na to czasu nie mamy. Musimy działać. ZRID to inaczej zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Na dzisiejszym spotkaniu wojewoda wraz z dyrektorem regionalnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omawiali m.in. ryzyko związane z projektem czy postępowanie odszkodowawcze dla właścicieli działek, przez które będzie przebiegać trasa. Tym procesem jest też ewentualnymi wywłaszczeniami ma zająć się Urząd Wojewódzki. Jak zapewnia wojewoda, wszystko odbędzie się z poszanowaniem przepisów prawa. Długość trasy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma wynosić ponad 120 km. S5 połączy Bydgoszcz szybką trasą z autostradami A1 i A2. Na tory wyjechał pierwszy dalekobieżny pociąg DART wyprodukowany przez bydgoskiego producenta pojazdów szynowych. PESA właśnie zakończyła produkcję wszystkich 20 składów, które zakupiło PKP Intercity. Pomimo opóźnień z montażem pociągów i tramwajów, producent zapewnia, że nie ma już zagrożenia utraty unijnego dofinansowania na zakup taboru. Zakończyła się produkcja pociągów DART. Teraz składy zostaną przekazane PKP Intercity do testów i odbioru. Do tej pory przewoźnik odebrał 5 pociągów. Tymczasem pierwsze DARTy, zwane polskim Pendolino, zadebiutowały na trasach Warszawa-Lublin i Warszawa-Białystok. 20 nowoczesnych pociągów miało wyjechać na tory 13 grudnia. Jednak z powodu opóźnień producenta pojazdy dopiero teraz są włączane do ruchu. Dziś zakończono odbiory 22 wagonów piętrowych i 2 lokomotyw dla kolei mazowieckich. Producent zakończył dostawy tramwajów dla Krakowa i Torunia. Informuje, że do końca roku odebrane zostaną wszystkie tramwaje dla Łodzi i Bydgoszczy. Budżet na 2016 rok i tramwaj do Fordonu zdominowały sesję Rady Miasta w Bydgoszczy. W planie finansowym na przyszły rok priorytetowy jest transport i komunikacja. Budowa dróg, także tych osiedlowych, to jedno z ważniejszych zadań inwestycyjnych. Opozycję martwi rosnące zadłużenie i brak troski o najuboższych, dlatego radni PiS nie poparli budżetu. Zagłosowało za nim 17 radnych. Na sesji było też wiele pytań o spóźniony tramwaj do Fordonu. 16 stycznia ruszy tramwaj do Fordonu. Dzień wcześniej PESA dostarczy ostatniego 12 swinga. W ramach rekompensaty za dwutygodniowe opóźnienie wyposaży dodatkowo tramwaje za 2 miliony złotych. Powodem poślizgu miał być nierzetelny zagraniczny kontrahent, który miał celowo działać na niekorzyść PESY. Opóźniał dostawę elementów konstrukcji tramwajów. Wychodzimy, mam wrażenie, z takiej wojny branżowej. Sytuacja kryzysowa nasza była skrzętnie wykorzystana przez konkurencję. Po prostu chcieli nas zatopić. Brudno, biznesowo, trzeba to sobie powiedzieć. W 2016 roku Bydgoszcz stawia na transport. Miliony złotych mają poprawić infrastrukturę miasta, także na osiedlach, gdzie drogi od lat czekają na utwardzenie. Budowa domu tu, na przykład naszego, była zakończona w 1936 roku i od tego czasu nie można nawierzchni zrobić. Bardzo by nam zależało, żeby tutaj miasto zaingerowało i w końcu zlitowało się nad mieszkańcami. W pierwszej kolejności utwardzenia doczeka się 16 najbardziej zaniedbanych ulic na Czyszkówku, Miedzyniu czy Osowej Górze. O ich wyborze decydowały kryteria. Kryterium ważności takiej ulicy w układzie lokalnym, czy też kryterium dotyczące zalewania nieruchomości przez intensywne opady atmosferyczne.
Przetargi na budowę ruszą w styczniu. Na utwardzenie dróg miasto przeznaczyło 17 milionów. Łącznie na inwestycje w 2016 roku zaplanowano w budżecie blisko 400 milionów. Te najważniejsze to rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Kujawskiej wraz z zakupem taboru, przedłużenie trasy uniwersyteckiej, budowa szkoły w Fordonie, rewitalizacja Starego Miasta i Starego Fordonu czy remont ulicy Chodkiewicza. Budżet jest bardzo bezpieczny. Świadczy o tym wysoka nadwyżka operacyjna na poziomie 126 milionów. Jeżeli teraz byśmy przespali ten ostatni okres dla Polski tak dużych środków unijnych, to miasto nigdy nie nadrobi tego rozwoju. Wzrosło za to zadłużenie miasta do 1 300 000 000 zł, wytyka opozycja. Zapomniano też o najuboższych. Podatek od nieruchomości idzie w górę. Po drugie, idą w górę również opłaty za śmieci, bardzo odczuwalne przez mieszkańców miasta. No i po trzecie, wzrastają czynsze. Większość wniosków do budżetu przepadła, bo nie wskazano źródeł ich finansowania, ale jest zielone światło dla modernizacji stadionu Polonii czy wzbogacenia kolekcji Muzeum Okręgowego. Budżet poparło 17 radnych przy 12 głosach przeciw. Radni byli bardziej zgodni, przyjmując stanowisko w sprawie utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Podpisy z poparciem dla tej inicjatywy zbierane będą do 5 stycznia. Wierzymy, że ewentualne dalsze prace, które będą odbywały się w Sejmie, również przez Radę Miasta będą wspierane. Koniec roku to początek pracy nowych radnych. Parlamentarzystów Łukasza Szrajbera i Ewę Kozanecką zastąpili Tadeusz Kondrusiewicz i Andrzej Młyński. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Po raz ostatni i to na dwóch sesjach jednego dnia zebrali się także toruńscy radni. W czasie roboczego posiedzenia przyjęli m.in. plan konsultacji społecznych. W czasie uroczystej części władze miasta podsumowały ostatnie 12 miesięcy i uhonorowały zasłużonych Torunian. Nie jak co roku w Dworze Artusa, a w Centrum Kulturalno-Kongresowym na Jordankach. Po raz pierwszy uroczysta sesja Rady Miasta odbyła się w nowej sali. Oddanie od wielu lat oczekiwanego obiektu prezydent Torunia uważa za jeden z wielu tegorocznych sukcesów miasta. Budowaliśmy także drogi, trasę średnicową bardzo potrzebną w mieście, budowę ulicy Łódzkiej. To kolejne przykłady, wreszcie modernizacja dworca Toruń Główny. Zgodnie z tradycją w czasie uroczystej sesji zwoływanej w rocznicę nadania Toruniowi praw miejskich, Rada Miasta przyznaje medale za zasługi dla Torunia. W tym roku wyróżniono byłego marszałka Senatu Jana Wyrowińskiego i profesora Wojciecha Polaka. Honorujemy dwie osoby, które, co ważne, myślę, i godne podkreślenia, pochodzą z bardzo różnych środowisk politycznych, a jednak zawsze zgodnie walczyły o demokrację w Polsce. Jest szczególnym zaszczytem i no, myślę, że być może nie do końca zasłużono, ale jednak próbą docenienia tego, jak obywatel Torunia Jan Wyrowiński służył swemu miastu. To jest naprawdę jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. No i cieszę się, że doceniono moją pracę, doceniono moją działalność. Mniej uroczysta atmosfera panowała podczas roboczej sesji Rady Miasta. Czas mieszkańców wycofał swoje poparcie dla radnej Magdaleny Olszty-Bloch jako przewodniczącej Komisji Rewitalizacji. Pani Magda odeszła z klubu. No to też mogła mieć świadomość tego, że opuszczenie klubu, który ją rekomendował, może skutkować też wycofaniem rekomendacji. Podejście takie, że jak nie z nami, to przeciwko, no jest po prostu szkodliwe dla miasta. No i tyle powiem. Ostatecznie klub nie złożył wniosku o odwołanie radnej z funkcji przewodniczącej. Rada zgodziła się za to, by czas mieszkańców miał swojego przedstawiciela w każdej komisji. Zgodnie przyjęto też plan konsultacji społecznych na 2016 rok. Są formą rozmowy z mieszkańcami, stwarzają im możliwość wyrażania swoich inicjatyw, swoich pomysłów na to, na co chcieliby wydawać, żeby były wydawane publiczne środki w naszym mieście. Zaplanowano 12 tak zwanych konsultacji ogólnomiejskich. Mieszkańcy będą mogli wyrażać opinie m.in. na temat planowanej rozbudowy linii tramwajowych i komunikacji miejskiej. Radni z kolei negatywnie zaopiniowali wnioski 5 przedsiębiorców o lokalizację kasyna w obrębie Starego Miasta. Lokalizacja kasyna w centrum miasta na Starówce to jest zła lokalizacja. Kasyna powinny znajdować się gdzieś na obrzeżach miasta. Zgodnie z prawem w mieście do 250 tysięcy mieszkańców może działać tylko jedno kasyno. Koncesję wydaje Ministerstwo Finansów. Toruń, Katarzyna Prędkowska. To jest główne wydanie zbliżeń. A jakie tematy przed nami? Bydgoski Teatr Miejski w nowej odsłonie.
Zmiany programowe na antenie TVP Bydgoszcz od nowego roku. Nowy sprzęt we Włocławskim Szpitalu Wojewódzkim. Placówka wzbogaciła się o pracownię rezonansu magnetycznego. Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie. Dla pacjentów oznacza to szybszy dostęp do specjalistycznych badań. Rezonans magnetyczny bardzo dokładnie przedstawia obraz wnętrza ciała. Badanie stosuje się przede wszystkim w przypadku urazów oraz podejrzenia zmian nowotworowych. Zakres badanych obszarów jest bardzo szeroki. Badania głowy, kręgosłupów, badania jamy brzusznej, klatki piersiowej, stawów. Tak jak powiedziałem, w przyszłym roku szykujemy się do badań serca. To pierwsze takie urządzenie we Włocławskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Jak zaznacza dyrektor placówki, uruchomienie pracowni było koniecznością. Uzyskanie tego aparatu powoduje, że nadal pozostajemy w grupie szpitali wysokospecjalistycznych. Dla mieszkańców Włocławka i okolic otwarcie pracowni oznacza szybszy dostęp do specjalistycznych badań. To również oszczędności dla szpitala. 10,5 miliona złotych zostanie przeznaczone na pożyczki i poręczenia dla młodych przedsiębiorców z Pomorza i Kujaw. Fundusz Jeremy od 2010 roku pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom. Dzisiaj podpisano umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą udzielać pożyczek i poręczeń w 2016 roku. Do tej pory wsparcie z funduszu otrzymało 419 przedsiębiorców. Podpisaliśmy 3 umowy z 2 bankami spółdzielczymi, a także z Funduszem Poręczeń Kredytowych o wartości w sumie ponad 10 milionów złotych. Dzięki tym środkom wsparcie otrzyma kolejnych 100 przedsiębiorców z regionu. Fundusz Jeremy powstał z inicjatywy samorządu województwa. A już jutro Sylwester. Po pożarze stoiska z fajerwerkami w Świnoujściu służby w całym kraju prowadzą wzmożone kontrole. Również w Toruniu mundurowi sprawdzają pozwolenia, pochodzenie i sposób przechowywania sprzedawanych materiałów pirotechnicznych. W sklepach z fajerwerkami szczyt sezonu. Klienci kupują petardy, rakiety, rzymskie ognie czy świece dymne. Asortyment jest ogromny, ruch przy stoiskach także. Nie obawiam się, no chyba że była jakaś wada tutaj, co może się zdarzyć oczywiście, ale podpalamy i oddalamy się bardzo szybko. Jak obchodzić się z fajerwerkami wiemy, ale w praktyce często sama wiedza nie wystarcza. Co roku w Sylwestra dochodzi do poparzeń i wybuchów w dłoniach. Jeżeli dojdzie do wybuchu w rękach czy w bliskiej odległości, jeżeli odpala się to, to wiadomo, że może dojść nawet do oderwania fragmentów dłoni czy całej dłoni. I wreszcie kolejnym elementem jest wzrok. Wiadomo, że oczy są bardzo wrażliwe. Najczęściej ofiarami wypadków podczas odpalania fajerwerków są dzieci i młodzież. Dlatego materiały pirotechniczne można sprzedawać wyłącznie osobom pełnoletnim. Straż Miejska w Toruniu sprawdza, czy sprzedawcy fajerwerków przestrzegają obowiązujących przepisów. Trzeba na to zwracać uwagę, żeby młodzieży do lat 18 nie sprzedawać. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych nieletnim jest przestępstwem i podlega karze do 2 lat więzienia. Mundurowi sprawdzają także pozwolenia na handel i pochodzenie oferowanych towarów. Sprawdzamy, czy to są to petardy z legalnego źródła, czyli tak, generalnie musi być instrukcja w języku polskim na takich petardach, żeby po prostu potencjalny kupiec wiedział, jak się obchodzić z tym. Kontroluje także straż pożarna. Kilka dni temu w Świnoujściu doszczętnie spłonęło stoisko z fajerwerkami. 2 osoby trafiły do szpitala, a pożar gaszono przez kilka godzin. Żeby zapobiec takim sytuacjom, strażacy sprawdzają, czy stoiska są odpowiednio zabezpieczone. Powinny być 2 gaśnice płynowe, to jest 6 dm sześciennych i koc. Powinna być instalacja elektryczna sprawna, czyli szczelna. Należy również pamiętać, że fajerwerki można odpalać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Niestosowanie się do tego przepisu grozi mandatem w wysokości 500 zł. Toruń, Daniel Jagielski. Był jedną z wizytówek miasta. Wytworny, elegancki. Dziś pozostało po nim jedynie wspomnienie w postaci tablic informacyjnych i Zielonego Placu. Teatr Miejski, który mieścił się w centrum Bydgoszczy, ożyje dzięki możliwościom, jakie daje internet. Posiadał loże, kryształowe żyrandole, marmurowe posadzki i płaskorzeźby. Mieścił ponad 800 widzów. Dzisiaj po Teatrze Miejskim pozostało wspomnienie. Zniszczony w czasie II wojny światowej znów zachwyca, ale tylko wirtualnie. Zdigitalizowane fotografie zarówno teatru, jego wnętrz, jak i aktorów. Fotografie z premier teatralnych.
Także sporo smaczków dla miłośników zarówno teatru, jak i historii miasta. Dla teatromanów oprócz serwisu internetowego teatrmiejski.bydgoszcz.pl przygotowano także inną niespodziankę. Otwarto dla nich archiwa. Część zbiorów można było zobaczyć w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inicjatywa powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wszystko z okazji 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce. Pora na informacje sportowe. Artur Onacki z rewelacyjną wiadomością. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rewelacyjną szczególnie dla kibiców piłki nożnej. Kolejna duża impreza sportowa odbędzie się w Bydgoszczy. Dziś oficjalnie Europejska Federacja Piłki Nożnej UEFA potwierdziła, że miasto będzie jednym z organizatorów Mistrzostw Europy do lat 21. Będą to na pewno wartościowi piłkarze z całej Europy. Na naszym stadionie odbędą się trzy mecze grupowe, ponieważ grupa będzie zlokalizowana na dwóch stadionach Gdynia-Bydgoszcz. Oprócz dwóch wspomnianych przez Eugeniusza Nowaka miast, najlepsi piłkarze młodego pokolenia z całej Europy grać będą w Kielcach, Krakowie, Lublinie oraz Tychach. Turniej rozgrywany będzie w drugiej połowie czerwca 2017 roku. Wcześniej w Bydgoszczy przynajmniej raz będzie można obejrzeć młodzieżową reprezentację Polski w akcji. PZPN planuje tu organizację jednego z meczów towarzyskich kadry. A więcej sportu, jak zwykle, po wieczornym wydaniu zbliżeń. Już teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Kultura, nauka, rozrywka, informacje dla rolników i sport. To wszystko w jednym miejscu, na antenie TVP3 Bydgoszcz. Chcemy, by w naszym programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zaczynamy 4 stycznia o 7 rano porannym programem Region na Dzień Dobry. Dziś prezentujemy znane już Państwu audycje, które mają ugruntowaną pozycję w naszej ramówce. Dla tych, którzy lubią spoglądać w gwiazdy, tworzony najbliżej nieba program Astronarium. Bogumił Radajewski wraz z miłośnikami astronomii i naukowcami będzie odkrywał kolejne tajemnice Wszechświata. Tworzą charakterystyczne warkocze ciągnące się za przelatującymi koło Słońca kometami. Paulina Rubczak w Telewizyjnym Centrum Kultury przedstawi najważniejsze wydarzenia artystyczne w Bydgoszczy. Festiwale, premiery, konkursy i osiągnięcia artystów. Po oklaskach to kulturalny magazyn Urszuli Guźleckiej. Tylko tu światowej sławy twórcy konfrontują się ze swoją publicznością. Wtedy, gdy kurtyna już opadnie. Zaczynamy od przygotowania babki. Jak i gdzie jeść? Czym zaskoczyć gości w swoim domu? Co wybrać? Jak kupować z głową? Nożem i widelcem to program dla miłośników gotowania i kulinariów, w którym szefowie kuchni prezentują swoje popisowe dania. Agroregion to najważniejsze źródło informacji dla rolników. Joanna Sikora z pomocą ekspertów radzi, w co warto zainwestować na wsi, żeby osiągnąć sukces. Politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy, ludzie świata kultury, urzędnicy w ogniu pytań dziennikarzy TVP3 Bydgoszcz w programie Rozmowa Dnia. Spektakularne zwycięstwa, sromotne porażki, duch rywalizacji, gra fair play, wyniki, analizy, komentarze. Słowem, największe sportowe emocje w sektorze kibica. Za oknem zdecydowanie się ochłodziło. Czy ostatni dzień starego roku także będzie mroźny? To pytanie do Joanny Sikory. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Stary rok naprawdę się kończy i pogoda nam również o tym podpowiada. Mamy zimę. Mróz postanowił nam przypomnieć, że jednak grudzień czy styczeń należy do niego. Będzie coraz chłodniej. No i nic dziwnego. A może gdybyśmy żegnali ten nowy rok w takiej pogodzie, jaka miała miejsce chociażby w Boże Narodzenie, czyli przy wiosennej pogodzie, trudniej by nam było uwierzyć, że ten stary rok rzeczywiście dobiega końca. Joanna Sikora, dziękujemy bardzo. Na koniec przypomnę skrót najważniejszych tematów dnia. Zarzut zabójstwa dla 23-latka, który w Toruniu ranił nożem młodego mężczyznę. Wyjaśniamy, jak doszło do tego zdarzenia. Podejrzany przyznał się do winy. Podaje, że do zdarzenia doszło w sposób dynamiczny, do końca przebiegu tego zdarzenia nie pamięta. Budżet Bydgoszczy przyjęty. Budżet jest bardzo bezpieczny, świadczy o tym wysoka nadwyżka operacyjna. Ostatnie w tym roku posiedzenia Rad Miast. Honorujemy dwie osoby, które
co ważne, myślę, i godne podkreślenia, pochodzą z bardzo różnych środowisk politycznych. Nowy sprzęt we włocławskim szpitalu wojewódzkim. Uzyskanie tego aparatu powoduje, że nadal pozostajemy w grupie szpitali wysokospecjalistycznych. Placówka ma pracownię rezonansu magnetycznego. Ciężko byłoby znaleźć coś, czego byśmy nie próbowali zbadać. A już za kilka minut debata samorządni. W programie dzisiaj podsumujemy mijający 2015 rok. Państwo widzą, goście już powoli gromadzą się w studiu. Kolejne wydanie zbliżeń o 21:45. Zapraszam, do zobaczenia.